Znajdujemy się na Polskim Kongresie Górniczym, który odbywa się w Krakowie, a dzisiaj jesteśmy na sesji wyjazdowej w Czadkowicach. Jest to sesja górnictwa odkrywkowego. Na dzisiejszym spotkaniu były poruszane główne problemy związane z uzyskiwaniem koncesji, z trybu tego uzyskiwania, z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych, jakie wymagania trzeba spełnić, na jakie rzeczy trzeba zwrócić uwagę, a jak wiadomo, wydobywanie bez koncesji jest niemożliwe. Polski Kongres Górniczy jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, czyli dla kopalń, użytkowników, też przemysł cementowy, wapienniczy, elektrownie. Jest to dla świata nauki, dla świata projektantów, maszyn i kopalń, ale też jest dla polityków. I tutaj Czadkowice jest pięknym takim poligiem doświadczalnym. Właśnie zostało dzisiaj pokazane, jak można uzyskać koncesję. Ale dla uzyskania koncesji musi być współpraca świata naukowego, świata przyrodniczego, świata związanego z samorządem. I tutaj mozolna praca, prawie 15 lat, pozwoliła na uzyskanie nowej koncesji i przedłużenie działalności kopalni na następne 50 lat. Ja mówiłem wczoraj na sesji, że my mamy wszystkie atuty. Potrzebna jest nam pomoc rządzących w postaci ułatwienia procedury uzyskiwania nowych koncesji. Szczycimy się tym, że mimo prowadzenia działalności górniczej w otoczeniu bardzo wydawałoby się trudnym dla górnictwa, to znaczy rezerwatów przyrody z jednej strony, Dolinek Krakowskich z drugiej strony, jak również Natury 2000, potrafimy to robić w sposób taki, który znalazł uznanie. Tymi doświadczeniami chcieliśmy się dzisiaj podzielić. No, by się wydawało, że te kopalnie nie powinny tu istnieć. Myślę, że istnieją i to jest piękny też przykład dla samorządu Krzeszowic, że Krzeszowice ma też podatki, może współpracować, a może coś z tego mieć na przyszłość dla rozwoju miasta i gminy Krzeszowice.